Dzień dobry Państwu, to portal radomsko24.pl, Irek Staszczyk. Witam Państwa, witam mojego gościa. Dzisiaj gościem portalu jest Fabian Zagorowicz, członek zarządu powiatu radomszczańskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Ostatnie doniesienia prasowe, to może przeczytam. Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia placówki opiekuńczo-wychowawczej Kamil 2 w Kodrębie. To dalej czy bliżej? No zdecydowanie bliżej. W tym roku dokonaliśmy dwóch dużych inwestycji, adaptacji, to znaczy przenieśliśmy placówkę z obiektu, który do tej pory żeśmy wynajmowali, do własnego w Strzałkowie na ulicy Kolumba. Miało to miejsce w sierpniu bieżącego roku, a w tej chwili jesteśmy na ukończeniu postępowania, czyli ubiegania się o decyzję, o pozytywną decyzję wojewody łódzkiego, który by pozwolił nam uruchomić placówkę w Kodrębie. Zakładamy, że to może się sfinalizować, że się sfinalizuje w pierwszej dekadzie. No, myślę, że najpóźniej w pierwszej połowie listopada. Czyli wszystkie pozwolenia prawne to czekacie od wojewody. Natomiast co jest po waszej stronie? Czy wszystko już jest zapięte na ostatni guzik? To znaczy, jeżeli chodzi o obiekt, jego przystosowanie, myślę, że tak. Wykonaliśmy wszystkie prace adaptacyjne. Aktualnie trwa urządzanie obiektu, czyli wyposażanie go w sprzęt. To ja w każdym domu, czyli meble, sprzęt AGD, środki czystości, opał na zimę. Na dzień dzisiejszy zatrudniony jest dyrektor placówki, no bo to jest warunek sine qua non, żeby móc wszystkie postępowania prowadzić, jak również ta część administracyjna do ubezpieczenia obsługi, czyli pomoc kuchenna i sprzątaczka jednocześnie oraz konserwator, czyli osoba zajmująca się stanem technicznym obiektu, jak również otoczeniem samego obiektu. Wie pan, podniosła się taka dyskusja chyba kilka miesięcy temu, gdy okazało się, że to chyba opozycja nawet podniosła dyskusję na temat tego, że będzie dwóch dyrektorów, czyli Kamila 1, Kamila 2, a były takie przymiarki, tak to może określę, że będzie jeden dyrektor tych dwóch placówek. To znaczy powiem tak, koncepcje takie oczywiście można byłoby pójść w dwóch kierunkach, natomiast zarząd podjął taką decyzję, zresztą to troszkę wymuszają też przepisy, żeby były dwie placówki niezależne. Raz z racji tej, że jest pewna też i odległość, z drugiej strony no to też wymusza takie spojrzenie na funkcjonowanie placówki. Ja nie powiem, bo złe słowo byłaby konkurencja, bo to o to też nie chodzi, ale może mogą się placówki do siebie w jakiś sposób odnosić, a my też mamy na to swój ogląd i z tego tytułu różne wnioski można wyciągać. Faktem jest, że na dzień dzisiejszy będą dwie niezależne placówki funkcjonujące obok siebie. Myślę, że mieliśmy dużo większe jako zarząd, ja osobiście też, jako ta część opieki społecznej, większe nadzieje i ambicje co do tworzenia nowych placówek. Niemniej jednak z racji tego, że powstaje, jest na ukończeniu, właśnie to jest podjęta nowa ustawa, czeka na akceptację prezydenta, która zamyka drogę do tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Natomiast chcę się skupić na większej ilości rodzin zastępczych, chociaż moim zdaniem jest to dość ambitne, ale trudne. A czy to nie jest otwarta furtka do tworzenia kiedyś będących domów dziecka? Nie. Ale ja mówię, jeżeli zamyka się tą furtkę do tworzenia właśnie tych domów opieki, tych domów pomocy, to Powiem, że nie, bo zaczęło się od tego, że zostały, że tak powiem, uległy likwidacji duże domy dziecka, kilkudziesięcioosobowe, docelowo na rzecz tych placówek 14-osobowych. Ja osobiście uważam, że taka ilość dzieci w różnym wieku, w jednym obiekcie, który jest do tego oczywiście przystosowany, ma swoich wiele zalet, bo jest to takie mikrośrodowisko jak najbardziej zbliżone do rodziny wielodzietnej, choćby nawet. I uważam, że nasz model, który tu u siebie przyjęliśmy, wnosił wiele dobrego i dawał pozytywne nadzieje na to, że ta młodzież, korzystając z tych warunków, jakie im tworzymy,
no, osiągniemy zamierzony cel, czyli część z tych dzieci, bo na pewno nie wszystkie, usamodzielnią się, zdobędą zawód i będą mogły w życiu funkcjonować inaczej niż ich rodziny biologiczne. Ale wspomniał pan, że bardziej państwo idzie w kierunku tworzenia rodzin zastępczych. Rodzin zastępczych. A wiemy doskonale, jak trudno jest znaleźć teraz osoby, które by się podjęły tego bardzo trudnego zadania. Przykładem jest właśnie nawet chyba powiat radomszczański. Zdecydowanie tak. Zresztą, jeżeli się słucha i ogląda media, ja dzisiaj jadąc do pracy słuchałem Radia Piotrków, gdzie trwa dość ciekawa kampania zachęcająca ludzi do angażowania się, zgłaszania się czy ubiegania się o status rodzin zastępczych. Oczywiście są to określone warunki, czyli jest olbrzymie zapotrzebowanie, natomiast jest też, że tak powiem, mała podaż chętnych. To wynika nikogo się nie zmusi, z wielu względów to wynika, bo trzeba mieć świadomość, że to zawsze są dzieci trudniejsze, młodzież trudniejsza, z racji tego, że gdyby były warunki rodzinne takie, jak powinny być, to nie byłoby takiej potrzeby, ale jest to młodzież, która już ma pewne nawyki, pewne spojrzenie na funkcjonowanie w społeczeństwie i tych ludzi jest coraz mniej. Poza tym jest to dość, nie jest to łatwy kawałek chleba, bo są, pamiętajmy, że mamy własne problemy z własnymi dziećmi, z wnukami, z dziećmi, które wychowujemy, którym wydaje nam się, że stwarzamy im optymalne warunki w naszych rodzinach, a tu pamiętajmy, że to są dzieci z pewnym bagażem i tutaj potrzebna jeszcze większa empatia jest. No i przykład jest u nas, gdzie nabór jest niewielki, a po weryfikacji, po szkoleniach tych kandydatów zostaje niewielu. Stąd tak duża ilość dzieci, która w naszym przypadku i nie tylko, bo sądzę, że w Polsce jest podobnie, zresztą na pewno jest podobnie, przebywa poza terenem danego powiatu, z dala od rodziny, co oczywiście, biorąc pod uwagę pieczę zastępczą, jest jak najbardziej niewskazane. Czy kadra już wychowawców jest wyłoniona? To znaczy na dzień dzisiejszy, nie ukrywam, że od dłuższego czasu różnymi metodami zbieramy dokumenty, czyli oferty osób chcących pracować jako wychowawcy w tego typu placówce. Na dzień dzisiejszy pewne rozmowy wstępne już trwają, natomiast skupiliśmy się na zabezpieczeniu tej części administracyjnej, no bo przecież było, nie było, jest to mikroprzedsiębiorstwo w pewnym sensie, które funkcjonuje i z punktu widzenia prawnego, gospodarczego, finansowego musi być odpowiednio zabezpieczone. Na dzień dzisiejszy, jak powiedziałem, mamy zatrudnionego dyrektora i tą część administracyjno-techniczną. Problem jest z wychowawcami. W najbliższym czasie ogłaszamy konkurs, bo tutaj też musieliśmy przystosować placówkę do dostępu do internetu, żeby mógł funkcjonować w pewnym tego słowa znaczeniu. Jest to na ukończeniu. W najbliższych dniach ogłosimy nabór na stanowisko głównego księgowego pracownika kadr, jak i również ogłosimy nabór na wychowawców, opiekunów, psychologa, pracownika socjalnego, bo takie stanowiska są w takiej tego typu wymagane. Powiat bierze pod uwagę fakt teraz inflacji i chyba tego, że prowadzenie tych dwóch placówek będzie o wiele droższe. Tak, zakładamy te 17%, ale wiadomo, że ta inflacja chyba zwiększa. Tak, zdajemy sobie z tego sprawę i nie bez znaczenia również jest to, że dość szczegółowo i rzetelnie przyglądamy się wydawanym środkom na funkcjonowanie tych obiektów. Taka jest nasza rola. Z drugiej strony, mając w perspektywie rosnące koszty utrzymania, przede wszystkim mediów, energii, opału. Jakie tam jest ogrzewanie będzie? Znaczy w Kodrębie mamy ogrzewanie tradycyjne, czyli z ogrzewem węglowe ekogroszek. Na dzień dzisiejszy jesteśmy zabezpieczeni, no, bez mała na ładnych kilka miesięcy zimowych posiadamy opał. Obiekt jest podłączony do kanalizacji gminnej. W Strzałkowie mamy obiekt opalany gazem ziemnym, też posiada wszystkie media łącznie z kanalizacją. No też nie wiemy, jakie będą wysokości tych taryf, chociaż zaliczają się nasze placówki do tych placówek wrażliwych, które mają być w sposób szczególny traktowane przy ustalaniu stawek za korzystanie z tych mediów, szczególnie chodzi o energię, gaz i ciepło.
Przy czym placówki też na mocy odpowiednich ustaw i rozporządzeń, które otrzymujemy po linii opieki społecznej i samorządu, też śledzą możliwości zabezpieczenia się od strony finansowej, jeżeli chodzi o te aspekty mediów, energetyki, ciepła itd. Podsumowując naszą rozmowę, czyli możemy założyć, że Kamil 2 będzie oficjalnie otwarty kiedy? Połowa listopada? Myślę, że w połowie listopada. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że złożyliśmy wniosek rejestracyjny u wojewody z całym kompletem dokumentów. Czekamy na ocenę tego wniosku. Jesteśmy po kontrolach sprawdzających przez nasze organy, czyli Straż Pożarną, Sanepid. Oczywiście w myśl obowiązujących przepisów pod każdym względem musieliśmy dokonać kontroli natężenia oświetlenia, co w dzisiejszym czasie, kiedy mamy ogromne problemy z kosztami, jeżeli chodzi o energię, musimy zapewnić minimum doświetlenia obiektu, no, co w normalnych rodzinach wygląda troszkę inaczej, prawda, gdzie się oszczędza, że się ogranicza ilość punktów świetlnych. My tego zrobić nie możemy, bo ten minimalny limit musimy utrzymać. Czyli jednym słowem oszczędzać nie można. Na ile można, to można, natomiast w niektórych sprawach by się wydawało dla przeciętnego zjadacza chleba czy obserwatora zewnętrznego, wydaje się to, że żaden problem, a okazuje się, że jest problemem, bo albo tego nie można zrobić ze względu na przepisy, albo ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających w placówce. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, za wyczerpujące informacje. Za przyjęcie zaproszenia do portalu Radomsko24. Dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Był to program W temacie. Kolejne rozmowy na portalu Radomsko24. Oczywiście poniedziałek, środa i piątek. Przypominam, niezmiennie 19:45. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję Państwu. Do widzenia.